No dobrze, piosenka roku chyba nam została. Last but not least. Tak. Wow, to chyba najważniejsza kategoria, nie? Najważniejsza kategoria. Ja też mam dwie. 10. Aż 10? O nie! To Kamil? Ale dobra, ja powiem 5. Ja mogę zacząć. Znaczy piosenka roku, jaką myślę, przebój roku, to jest Męskie Granie Orkiestra, czyli Supermoce. Tak, to jest myślę, twój numer jeden. I go jako piosenka roku... Jako hit. Przebój roku myślę, że to jest Imrozu, Igo i Vito Bambino, ale też oczywiście Kuba Galiński. I oczywiście Bartek Królik. Tak. Natomiast taką chyba moją piosenką roku to jest piosenka Rozali Raj. A. I to jest taka... Świetny nie może mi wyjść z głowy. Mhm. I to ty... I już tyle? Tak. Wow. Się nagadałem. Czyli ja mam więcej czasu na gadanie. Ja mam dwie. Piosenka jednak na miejscu drugim. To jest Ledwie Wczoraj. Katarzyna Nosowska z płyty Degrengolada. Płyty, której nie wymieniliśmy w naszych rozmowach. Nie wiem dlaczego. Bo znaczy ja to mam listę, więc... Tylko ja mu kropkę, to wszystko moja wina. Okay, tak. To wszystko moja wina. Tak, o Hemingway też na przykład. No. Piosenka, która jest komentarzem rzeczywistości samym w sobie. To znaczy Kasia ma tak ogromny dar wyłuskania jednej małej rzeczy, której my nie dostrzegamy, której nie widzimy na co dzień, a tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Chłopak, który chciał mi podarować księżyc i potrafił odbić piłkę 1000 razy, dziś jest dziadem. Dziadem z grzywką w nosie. Kto z nas nie ma takich przemyśleń? Nieważne, czy masz 30 lat, czy 40, czy 50, obserwujesz znajomych z podstawówki. Wspominasz mi z klasy i co się dzisiaj z nią stało. I ta piosenka sprawia, że ja w pewnym momencie odrywam się od piosenki samej w sobie, odrywam się od historii Kasi i przekuwam ją w swoją historię. I ona właśnie uruchamia we mnie te teledyski w głowie i to jest coś, co ja bardzo lubię w muzyce. Ale niezaprzeczalnym numerem jeden. Ach, nie mogę się doczekać, kiedy to wreszcie powiem i czekałam przez 2 godziny, aż wymienię moją piosenkę roku. I to jest Blue, Spięty. Piosenka oszczędna w słowach. Tam jest zaledwie parę zdań, ale jakże w punkt. Noc jest lepsza, noc się do mnie nie przypieprza. Piosenka o codziennej walce z rzeczywistością, z tym, żeby obudzić się rano, wstać z łóżka i działać. Dziś doszło do mnie to, że ja jestem psychofanką Laocze i Spiętego i wszystkiego, co wychodzi spod jego rąk i z jego głosu. Jakiż on jest w znakomitej formie wokalnej. Płyta, cała płyta Hardcore, Spięty, ale Blue to jest numer jeden. Uwielbiam. Jak wytrzymałaś te 2 godziny, żeby tego nie powiedzieć? Mogę już iść. Jeszcze i ja mogę zasnąć, bo noc jest lepsza i noc się do mnie nie przypieprza. Świetny tekst w ogóle. Znaczy wszystkie teksty Spiętego uważam, że są super. No. I ja też wspomniałem o tym, o tej błyskotliwości, o tej plastyczności. I o tych jego hasłach reklamowych, które powinien wymyślać. Tak, to jest ale... gram dramatycznie postać równą psychicznie, coś w tym stylu. No. Tak, ale właśnie ciekawe to, co Ola powiedziałaś, że on jest oszczędny w słowach. I tak, a sama płyta jest oszczędna. No, i tak potrafi przekonać. No super. W ogóle też no, ekstra, ale fajne mamy piosenki. Dobra, to ja. Ja zapisałem sobie 10 moich ulubionych, przepraszam, nawet sobie wydrukowałem z lenistwa. Mam tego, moja lista. Ale wymienię tylko kilka. Wymienię na pewno Natalia Przybysz Pies, piosenka. Jak rozmawialiśmy z Natalią i kiedy Natalia mi powiedziała o tym, jak utożsamia się ze swoim Hartem, tak ja pomyślałem, że czas najwyższy utożsamiać się z moją Ritą, moim border collie. I dostrzegłem w niej tyle, tak dużo siebie, a siebie dostrzegłem tak w niej. I ta piosenka pokazała mi trochę inną miłość do mojego psa, jest największa ta miłość. Dobrze. Elton w moim sercu również. Sercu. A tak, ten psa Eltona. No, tak. Eltona. Piosenka Darii Zawiało w Tom Yum, też za tą taką, to jest dobre słowo przy tej nazwie, taką smakowitość, za to, jak Daria tam poszła w otwartość w tym swoim tekście o miłości. Super, super utwór i super muzyka. I to jest to, co mi się spodobało w tym utworze. Vito Bambino, Love to the Max.
No, bardzo oszczędny tak samo utwór, jeśli chodzi, bo krótki, chyba 2 minuty trwa, ale po prostu refren tak mi się zapamiętał, że dlatego jest tutaj w tym top 10. Powiem jeszcze o utworze Po trupach do ciebie, Kasia Linz. Znakomity utwór, świetny teledysk. W gościnie pojawił się tam przecież Szczyl. Też ciekawa historia, więc tutaj to też jak dla mnie jeden z utworów tego roku. Utworem też tego roku, jednym z, jest utwór Bigos, albo inaczej Zalia. Znakomity utwór i gdyby... Chciałem ten utwór wstawić w top 3, ale przez to, że ludzie musieli wykonać większą pracę, bo musieli napisać tekst i tak dalej, to po prostu spadł mi na 5. miejsce, ale tylko kocham... dlatego, że to cover. Tak, tylko dlatego, że to cover, ale kocham ten numer, uważam, że jest świetny i to jest najlepsze wykonanie z projektu Albo Inaczej, jak dla mnie. Świetna Zalia w zeszłym roku, przecież to też był jej rok, za jej płytę, to kocham i tęsknię. 4. miejsce Lordofon, Control plus Z, już wcześniej o tym powiedziałem. Jako millennials poczułem ten tekst, wszedłem w to i uważam, że to jest historia z mojego życia, więc to jest niesamowite wśród artystów, że potrafią pisać piosenki, w których my się utożsamiamy. I to jest piękne i za to uwielbiam Lordofon, za ich płytę właśnie Pasta. 3. miejsce, czyli Podium, Supermoce, Męskie Granie Orkiestra. Uważam, że to hymn tego lata, ale też tego roku. Nie ma ludzi, którzy nie znają pewnie tego utworu. Ja mam takie super wspomnienie, to jest tutaj moje prywatne, jak jadę samochodem i jedzie z tyłu za mną mój siostrzeniec i śpiewa, i śpiewamy na głośno Supermoce. Tak, mam super moce. Tak, no zdecydowanie to mi się bardzo dobrze kojarzy. 2. miejsce, fantastyczny duet, mój ulubiony duet tego roku. Vito Bambino, Dawid Podsiadło, Uleg i Dawcia. Zachwycili mnie, rozczulili i sprawili, że pojawiła się łza. Ale utwór tego roku za to... Tam, nie, to jest cały czas niespodzianka. Utwór tego roku za to, że ten utwór definiuje mi ten rok w tych poszukiwaniach moich w muzyce. Świeżości, nowości, tego czegoś. Da mi to John Batista, ale ona dała mi to zdecydowanie. Kamfora, Katia. To Katia! Ona. Co z tobą jest? Jesteś po prostu jego. Masz swojego wiernego fana. Tak, ona napisała mi: kochany mój człowieku, jesteś cudowny. O. Katia, ty też jesteś cudowna i ten rok, jak dla mnie, należał do ciebie. A ja chciałem powiedzieć, że znalazłem ten utwór Vito Bambino, tak, o którym wspominałem wcześniej, nie mogłem sobie przypomnieć tytułu z tym tekstem, gdzie on właśnie tak podaje tę słuchawkę dziecku i rozmawia. To jest utwór Baba. Baba. Taki prosty tytuł, Baba. A tak trudny do zapamiętania. Tak. Słuchajcie, przeszliśmy przez 9 kategorii. A i tak wszystkich płyt nie wymieniliśmy. Temat tych płyt, tak. Nie wszystkie płyt, tak, ale zrobimy playlistę, będzie z tego playlista. Cieszę się, że mogliśmy podsumować ten rok wspólnie, powiem to po raz drugi. Cieszę się, że mogliśmy to zrobić w Kinogramie. Cieszę się, że tak dużo jest płyt. Dziękujemy wam. Tak, za to, co zrobiliście. Za te wszystkie płyty. Daliście nam te płyty. I za emocje. I za przeżycia. Emocje, przeżycia. I przemyślenia. I przemyślenia, za koncerty. Bo to jest też nierozłączna część tego rynku muzycznego. Ze wspaniałych ludzi, takich jak wy, z którymi można porozmawiać o muzyce i mieć przy tym super frajdę i cudowne emocje. Kocham to, jak opowiadasz o muzyce i stonowanie to jest naprawdę tylko taka kropeczka w tym, jak z Olą się rozmawia na żywo, bo po prostu ty czarujesz i sprawiasz, że ja mógłbym ciebie słuchać dzień i noc, 24 na dobę. Dziękuję. A ty, Kamil, po prostu uwielbiam to, co robisz, za to, jak w jaki sposób rozmawiasz i za to, że jesteś tak emocjonalny, bo tą emocjonalność po prostu zawsze czuję. A dziękuję, miło mi. Więc... Jestem emocjonalny, jestem bardzo emocjonalny. No, i kiedy mówisz o swoich wyborach, to ja wiem, że tam... No było, serduszko bije. Tak. Marzenie koncertowe w przyszłym roku? O kurczę. Marzę, żeby John Batista przyjechał do Polski. Strzał. Albo ja pojadę do Nowego Jorku. To jest moje marzenie. Marzenie koncertowe? O kurczę, wiecie co, bo ja coraz rzadziej chodzę na koncerty, więc to jest u mnie też problem, bo te koncerty są za późno. Ja chodzę kolację o 18, zanim zacznie gotować. Ja wracam do domu, szybko jem kolację. I Kamil wtedy śpiewa dobranoc, dobranoc. Nie, mam proste. Znaczy proste. Chciałbym na przykład pójść sobie jeszcze raz na koncert Wojtka Mazaleckiego na przykład. Okej. Okay. A to jest... To jest do zrobienia. Wojtek Mazalecki, kwintet. Bardzo
miałem świetny wieczór z moją żoną, zabrałem ją na randkę wtedy do Palladium i w ogóle płyta, na której ją gra, komedia jest genialna. Więc chętnie bym poszedł jeszcze raz chętnie na koncert Wojtka, który też swoją drogą wydał płytę też w tym Jugend? Roku. Joko Jugend 2. Tak, więc tak jeszcze wtrącam, tak o Hemingway, prawda? Tam jeszcze jest. Kamil szuka przestrzeni przez tak, całe... Tak, szukam przestrzeni. Kiedy może powiedzieć o płynę? Ola, twoje też marzenie? A, okay. Stąsi po raz drugi w moim życiu Hozier. Może nowa płyta Harry'ego Stylesa. Bardzo bym chciała, żeby wziął się okay, do roboty. To mam jeszcze zagranicznego wykonawcę, chętnie poszedł na Renego Krawica. A nie, on wystąpi w ogóle. Będzie. Tak. Będzie. Kraków, mam już bilety. Masz już bilety? Mam już bilety. Kamil, to ty wiesz... Słuchaj, a to w innym mieście jest. A Kamil już musi iść spać w tym. Ja śpię wtedy. Nie, na Krawica bym poszedł. Tak. Nowa płyta Renego Krawica w marcu, Blue Electric Light. Na pewno będę ją grać w stanowaniu jak szalona, bo czekam, to jest powrót Renego Krawica po wielu latach. Ale że w jakiej on jest w formie. 59 lat, ale teledysk do TK421 pokazał, że och, wiek nie ma znaczenia. Życzę wam dobrej muzyki w 2024. Oż była przynajmniej tak dobra jak w 23. A myślę, że nas nie zawiodą artyści. Ja też wam tego życzę i życzę sobie tego, żeby na tej za rok, mam nadzieję, że się spotkamy. Może to powtórzymy, albo jak Kamil powiedział, będziemy co pół roku robić takie podsumowania. Zróbmy z tego żebyśmy mieli tu jeszcze, żebyśmy mieli tu jeszcze większą kubkę i żeby jak będziemy tutaj się patrzeć, to Ola nas teraz będzie tak do niej zaglądać. A dobra, to też... teraz oddawaj mi moją płytę, bo to jest moje. Właśnie, poczekaj, tu już sobie wszystko pozabierałem. Ale właśnie moje, myślałem, że się może wymienimy czymś, których nie miałem. Nie, nie, tak. Nie wszystko. To jest moje. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję, że wszyscy tutaj dotrwaliście z nami. Dziękuję Kino Kinogram problem. Za... Płyta problem. Co Kamil po prostu... Dorota Wolne-Masłowska. No, już, przepraszam. Tak, dziękuję bardzo za to, co zrobiliśmy, za to podsumowanie. No jakby wszystko się zadziało. A my dziękujemy za zaproszenie i za super czas. Dziękuję. To była przyjemność, tak jak była przyjemność słuchać tych wszystkich płyt. Dziękuję. Ola Budka, Kamil Wróblewski and ja, Darek, Premierowy Music. Do zobaczenia w 2024 roku. A pokazujemy jeszcze, no dobra. A nie pokazam jeszcze piątki. Do zobaczenia.